drogi księże Chrystuszu, bracia kapłanie, umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. W ten pierwszy wieczór listopada przyszliśmy na Przeświętą z dwoma sprawami, na które nie mamy czasu w wszystkim codziennym biegu życia. Pierwsza sprawa to nasza świętość, o której przypominają nam dziś wszyscy ludzie święci. Ci znani nam, bo ogłoszeni przez Kościół, ale i ci nieznani, o których wie tylko Bóg. O nich to mówi Apokalipsa, który fragmenty słyszeliśmy przed chwilą. Oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów, języków, stojąc przed tronem i przed barankiem. Oni wszyscy są już w niebie. Każdy na swoim miejscu, które przygotował mu Bóg. Niebo zaś to taka bliskość Boga, że na jej wyrażenie brakuje słów, o czym dobitnie mówi nam święty Paweł Apostoł. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Trudno nam to wszystko wyobrazić sobie, ale też nie o wyobrażenie chodzi, ale o tęsknotę płynącą z wiary, że to, co najlepsze, jest ciągle przed nami. Niebo jest przed nami. Dlatego po raz kolejny świętujemy pamięć o tych wszystkich, którzy zostali opieczętowani i zapisani w Księdze Życia Wiecznego dzięki swojej świętości. Dzisiejszy psalm wyraża to w odpowiedzi na pytanie, kto zamieszka w świętym domu Boga? Odpowiedź: człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. Jest jeszcze druga sprawa, którą trzeba dzisiaj podjąć, o której wielu z nas boi się. Chodzi o śmierć, o koniec naszego doczesnego życia. O niej przypomina nam jutrzejszy dzień, dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, którzy wprawdzie nas dzisiejsza uroczystość o nich mówi i ta uroczystość wszystkich wprowadza do tej tajemnicy śmierci. Bo według chrześcijańskiego zwyczaju w tych dniach idziemy na cmentarze, na groby swoich bliskich, którzy już są po tamtej stronie. Kiedyś byli tu z nami, a teraz są w innej rzeczywistości. Są nasi rodzice, bracia, siostry, znajomi, przyjaciele, biskupi, księża, papieże. Wśród tych, którzy odeszli, a są tak blisko nas, w tej świątyni, to kardynał Andrzej Deskur, a także kardynał Stanisław Nagi i wielu innych przyjaciół. Świadomość zbliżającej się śmierci jest nam potrzebna, gdyż prowadzi do koniecznego realizmu i poczucia odpowiedzialności za to, co robimy z własnym życiem.
tym sensie nasi bliscy zmarli, za których się modlimy, spełniają wobec nas dobrą rolę nauczycieli i wychowawców. I groby, które nawiedzamy, mówią bowiem memento, memento mori. Pamiętaj, że umrzesz, a zatem żyj dobrze i odpowiedzialnie. Dla nas chrześcijan nieunikniony koniec ziemskiego życia ma jeszcze dodatkowy sens. Nadzieja nieśmiertelności. W drugim czytaniu przypomina nam o tym święty Jan Apostoł. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czy będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak On jest święty. W ten sposób wskazuje, że odpowiedzią na nieuniknioną konieczność śmierci jest nasza świętość. Innymi słowy, uświęcając się, przekraczamy próg nadziei. Jak to napisał Jan Paweł II w aktualnych książkach, ciągle ją czytamy pod tytułem Przekroczyć próg nadziei. Na czym polega świętość? Na to pytanie odpowiada nam najważniejsza część dzisiejszej liturgii słowa, czyli Ewangelia o błogosławieństwach. Jak pamiętamy, właśnie od błogosławieństw zaczyna Jezus kazanie na górze, zapisane w Ewangelii św. Mateusza. Łączy tu przykazania z wewnętrznymi postawami, z jakimi trzeba wypełniać dekalog. Świętemu Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jasne ujęcie świętości chrześcijańskiej. W encyklice Veritatis Splendor przedstawił on bowiem zdrową naukę katolicką o prawdziwej wolności, która najpierw czyni człowieka dobrym, a następnie prowadzi wzwyż do świętości. Dobroć zaczyna się od tak zwanej pierwszej wolności, którą gwarantują nam przykazania. Kto w swym sumieniu uznaje i szanuje Boga, umie wykorzystać dany mu czas życia i buduje właściwe relacje z bliźnimi, poczynając od małżonków, dzieci, rodziców, aż po każdego człowieka. Żyje bowiem wartościami, które kryją się za każdym przykazaniem i unika zabronionego przez nas zła. Dopiero wtedy jest przygotowane do naśladowania Jezusa i Chrystusa, który w błogosławieństwach ukazuje się bez samego. To On najpierw jest ubogi duchem, smuci się złem, jest cichy i pokornego serca, pragnie sprawiedliwości, jest miłosierny, bo Jego serce jest czyste. Przez to wprowadza pokój, choć musi wycierpieć niesprawiedliwość grzesznego świata. Jednym słowem, jest święty i dlatego proponuje świętość każdemu,
bo dopiero ona daje drugą wolność, czyli doskonałość, która upodabnia nas do Boga. Siostry i bracia, oto dobra nowina, którą Pan Jezus daje każdemu, kto mu ufa i zawierza tak dalece, że go naśladuje. Wystarczy Ci mojej łaski, bo moc słabości się doskonali, odpowiada każdemu, kto wątpi, czy da radę osiągnąć tak wysoki poziom życia chrześcijańskiego. Wszyscy święci zaś są dla nas dowodem na to, że pomimo ludzkich słabości każdy może z pomocą łaski Bożej stać się świętym. Ile jest bowiem dróg do Boga, ile jest ludzi, mawiał błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Trzeba tylko przyjąć dar Boga i nań odpowiedzieć w swoim życiu. Dlatego dzisiaj przyszliśmy na mszę świętą, podczas której Pan Jezus daje nam siebie samego w swoim słowie, czyli mądrości, a wraz z nią przekazuje nam moc w Komunii Świętej, w której stopniowo nas przemienia na drodze ciągłego nawrócenia religijnego i moralnego. Zanim spotkamy się z Bożymi przykazaniami, czyli wymaganiami świętości, musimy spotkać się z Bogiem przykazań. Tak uczył nas Jan Paweł II, którego dzisiaj wspominamy w rocznicę jego święceń, które przyjął 1 listopada w 1946 roku w kaplicy arcybiskupów krakowskich dla franciszkańskich. Prośby także i jego, abyśmy byli świętymi. Amen.